To rzeczywiście jest jedna wielka ruina. I nie mówię tu akurat o samej grze. Pierwszy jumpscare? Jesteście gotowi na pierwszy jumpscare? Ło! Ciekawe, czy tu mogłem zginąć już. Co to jest? Security Breach Ruin wyszło. To jest ten dzień. Jest Security Breach. Find Gregory. Gregory zaginął. Pomóż go znaleźć. Okej, więc słyszałem bardzo dobre opinie o tym. Podobno to jest naj... Widziałem nawet opinię, że to jest... O, wow. Miałem nawet opinię, że to jest najlepszy FNAF do tej pory. Że nie powinno być nazywane tylko DLC. A to, w porównaniu do tego, czym było Security Breach podstawowe, są naprawdę dobre słowa. O, jest. Gregory, are you there? Ale to ładnie wygląda. Ej, to jest naprawdę dobre. Ten kadr pojedynczy wygląda lepiej niż Security Breach podstawowe całe. O, wow. Ej, jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem. I don't get it. Why would Gregory tell me to come to this old place and then not be here? To jest nie fabuła Resident Evil 7. What is that? Maybe if I get up there, I can see better. Biegamy o wiele wolniej, więc to już jest pierwsza zmiana, bo podobno ta gra już nie polega na zabawie w berka z animatronami, tylko na czymś więcej. Choir's no way item. I'm going in there without a flashlight. Okej. I Cassie jest boidutkiem i potrzebna jest jej latarka. Pierwszy jumpscare? Jesteście gotowi na pierwszy jumpscare? Okej, nie było jumpscare. O dziwo. Funky! Funkin? O mój Boże, piątek noc, funkinowanie. To DLC raczej nie jest jakieś mocno rozbudowane, w sensie, w takim sensie, że nie ma żadnych znajdziek ani nic, bo achievementów żadnych nie dodali. Nadal mam platynę w Security Breach. Ło! Ciekawe, czy tu mogłem zginąć już. To wygląda niesamowicie. Ło! Muszę jedną rzecz powiedzieć. Przeglądając Twittera przez ostatni dzień, widziałem trochę spoilerów, ale te spoilery tylko się ograniczały do postaci, które tu występują. Nadal nie wiem, jakie są konteksty i co się dzieje w tym DLC. Nie znam zakończenia, fabuły, nic. Jedynie co wiem, to idziemy szukać Gregorego. O, Vani. Ciekawe, czy Vani będzie więcej, bo bardzo lubię design Vani. Lubię króliki, jakbyś... Tam coś było? Jakbyście nie zauważyli, to ja bardzo lubię króliki, a Vani takim jest. On był naszą super gwiazdką. Krótkofalówka. Gregory? I got your message. Where are you? Help! Something grabbed me. Coś go złapało. You have to find me. I'm trapped in the sinkhole under the raceway. Under Roxy Racers? That's all the way on the other side. I'm not even close. Roxy Toki. A Walkie Toki of my favorite character. O tak. Okej, więc szukamy Gregorego. Mamy tu zejść chyba, tak? Wow! To rzeczywiście jest jedna wielka ruina. I nie mówię tu akurat o samej grze, tylko o tej placówce.
chyba się nie powinno stać. Pila, czemu tu jest zamknięte? O. O, dobra, jest okej, wszystko. O nie. Czy tu będzie... Music Man mały znowu? Ja może nie będę biegł. Na wszelki wypadek. Na razie mi się bardzo podoba. Duże jest takie bardziej zamknięte niż takie wielkie jak było samo Security Bridge. To już będzie bardziej po prostu prosta gra. Będzie prosta. Nie będzie polegała na eksploracji. Ja sobie to ściszę, bo każdy głośny dźwięk mnie jumpscaruje. To dobrze, że jest wszystko okej. Okay. To bardzo dobrze. Co to jest? Chica? What happened to you? You look awful. Co się stało z Chicą? Czemu Chica jest sklejona od żarcia pizzy i ona tam zgniła? O nie, czyli ponownie zaczynamy od, że tutorialowy przeciwnik to jest Chica. Co się dzieje? Właśnie wszystko nagrywa. Mam nadzieję taką. O coś. To było na trailerze. A faz wrench. Faz wrench. It's just like my dad's. Okej, czyli jej tata naprawia animatrony? Faz wrench. Fazbear's technician. Tak, jej tata jest technikiem. Sister Location graliśmy jako technik. Czy syn Williama Aftona dorobił się własnej córki? I gramy właśnie jako córka Mike'a? On się chyba Mike nazywał. Są zagadki, tak, są zagadki. Charge all conduits to the second correct level. Okej. Okay. O nie, to tak działa. O nie! Chwila, co? Co? Słyszę jakieś dźwięki. Jak ja to mam zrobić? A, bo to są... Okej, okay, dobra. Okej. Okay. Chyba ogarnąłem. Dobra, no to eksplorujemy sobie tą... puszczoną ta... Jestem przerażony. Absolutnie. Bo tutaj się chyba ganialiśmy z Montym. Nie, tu endoszkielety były. Jak one tu znowu będą, to ja się posiusiam, delikatnie mówiąc. Były endosy, no. Myślałem, że tu się went tak otworzył, że coś tu wyjdzie zaraz, a tu lampa opadła. A gra teraz ma trochę taki feel jak Obcy i Izolacja. Trochę tak się czuję w tej chwili. Były jakieś... O, chyba tam bym chciał iść do tamtych drzwi. Chyba, że się mogę jakoś położyć? Nie, chyba rad... Wydaje mi się, że nie mogę. Tu jest jeszcze jakiś... Nie! Ja chciałem tam zajrzeć tylko! Ohohohoho! Ta ikonka kucania została. Ja mam ciary! Ej! To jest kozackie! Tak bardzo jak mi się podobało Security Bridge, to ja zauważam, że ta gra ma okropne problemy. Ale to się zapowiada jak naprawdę porządna gra. Dobra, mam save'a. Ja zobaczę, czy mi się wszystko nagrywa na pewno, bo nie chcę tego stracić.